Klub Mrągowia Mrągowo powstał w 1966 roku. Początki dość trudne. Nazywał się Klub Spójnia Mrągowo. Następnie poprzez to, że zakład tutaj metalowy wspierał klub, to Metalowiec. W 90-tych latach zmieniła się nazwa na Mrągowia Mrągowo, która trwa do dziś. Sukcesy wielkie w trzeciej lidze mieliśmy. Trenerem, który wprowadził do trzeciej ligi zespół, to był świętej pamięci Andrzej Bierzycki, który u nas trenował kilka lat. Legenda warmińsko-mazurskiego tutaj województwa naszego. Dziś gramy w czwartej lidze, również osiągamy niemałe sukcesy. Większość zawodników pamięta, że był teren piaszczysty. Dzisiaj mamy piękne boisko o sztucznej nawierzchni, które zostało oddane do użytku nam w tamtym roku. Budynek nowy, który również powstał dwa lata temu, kiedy obchodziliśmy 50-lecie klubu. Dolna płyta została niedawno oddana. Tutaj nawet odbywał trening z Tomi Lolsztyn. Przyjeżdżali w czasie zimy do nas na treningi, bardzo zachwalali tą płytę. Następnie płyta górna, jak widzimy, na dzień dzisiejszy bardzo ładna płyta. Powiem więcej, w przyszłym roku prawdopodobnie ruszy przebudowa tej płyty. Płyta będzie piłkarska na trzecią ligę. Trybuny będą tam z prawej strony kryte. Bardzo fajnie nam się współpracuje z miastem, z Urzędem Miasta, z panią burmistrz. Pomaga nam na różne sposoby. Mamy zaplecze szatniowe, cztery szatnie, pełnowymiarowe. Na górze mamy pokój konferencyjny, mamy pomieszczenie dla sędziów, dla opieki medycznej, dla trenerów. Tak więc no, naprawdę mamy fajne zaplecze. W mieście duże jest zainteresowanie piłką nożną, ponieważ przychodzi około 150 do 200 kibiców, ale to jest zasługa również tutaj grupy kibiców, która jeździ z naszymi zawodnikami na wyjazdy wszystkie. Bardzo mocno angażują się poprzez marketing, który sami prowadzą. Wspólnymi siłami zawsze znajdujemy takie rozwiązania, które myślę, że są godne i warte uwagi. Mamy stronę internetową na bieżąco aktualizowaną. Są tam relacje z meczów seniorów. Opisujemy także wyniki wszystkich grup młodzieżowych. Na Facebooku też różnorodne informacje. Do tego funkcjonuje gazetka nasza klubowa na meczach, prowadzona przez kibiców. W każdy możliwy sposób staramy się zachęcać do przychodzenia na mecze. Publika może jakaś nie jest duża u nas, ale wierna, jest zawsze z nami. Taka fajna grupa, która tutaj ciągnie tych kibiców i w jaki sposób napędza cały ten motor. To mogę tutaj wymienić z imienia nazwiska Marcin Szok i Stasiu Jankowski. Tak więc tutaj wielkie brawa i pochwały dla tych ludzi, bo też poświęcają dużo czasu i swoich pieniążków, żeby ci kibice było ich więcej. Tomek Kaziewicz, trener obecny naszej drużyny czwartoligowej, to poniekąd pobierał z warsztatu szkoleniowego od Mariusza Niedziółki. Bo wtedy, kiedy zajęliśmy drugie miejsce w trzeciej lidze, wtedy Tomek był naszym zawodnikiem, tak więc warsztat Tomka na wysokim poziomie stoi. Trenerem jestem od stycznia, natomiast pierwsze rozmowy dotyczące jakby tutaj przyjścia do Mrągowi rozpoczęliśmy w tamtym roku, chyba w grudniu. Początki były dosyć trudne, bo przegraliśmy pierwsze mecze, trzy ligowe, tak, czwartym remis i no było tak mało komfortowo, powiedziałbym, tak. Na szczęście gdzieś tam wszyscy się obudziliśmy razem i zaczęliśmy pracować na te miejsce, które zajmujemy obecnie. I mnie to cieszy, że dla mnie też to jest miła rzecz, że w zasadzie bez większych ruchów kadrowych ta sama drużyna, która zaczynała tamtą rundę wiosenną i jest w tym sezonie z małymi tylko takimi kosmetycznymi zmianami, tak zmieniła swoją grę i w zasadzie ilość bramek, które strzelamy, które tracimy, ilość punktów, które zdobywamy, to wszystko jest na plus. A to pokazuje, że to jest dzięki naszej pracy tak naprawdę. Nie potrzebowaliśmy na to posiłku z zewnątrz i to gdzieś tam mnie cieszy jako trenera. W tym sezonie widzę, że jest zaangażowanie na każdym treningu, na każdym meczu i dlatego jest jak jest. Tak? Dlatego też jesteście tutaj i możemy się pochwalić, że na razie jesteśmy na tym trzecim miejscu. My sobie nie stawiamy żadnych celów dalekosiężnych.
Bo na poziomie czwartej ligi myślę, że trudno mieć jakiekolwiek cele, które wybiegają dalej niż najbliższy tydzień, a może dwa tygodnie, z różnych względów, tak? Względy personalne, frekwencje na treningach, nie wiadomo, kto będzie mógł być na treningu, kto będzie mógł być na meczu, więc dla mnie takim jedynym czarem to jest zawsze najbliższy mecz, tak? Z racji tego, że dzisiaj gramy z Zatoką, no to od poniedziałku, w zasadzie czy od niedzieli, ten mecz był dla mnie najważniejszy i celem jest zawsze, żeby wygrać najbliższe spotkanie i ja dalej nie wybiegam. Powiem tak, no trenerem tam jestem przez całe życie, bo od 99 roku jestem związany z klubem Zatoka Braniewo. Z seniorami jest to moje drugie podejście. Wcześniej, parę lat temu robiliśmy awans do trzeciej ligi, utrzymywaliśmy się w tej trzeciej lidze. Jakie cele? No naszym celem jest utrzymanie. Jesteśmy takim trochę dziwnym zespołem, złożonym ze służb mundurowych, ludzi pracujących w wojsku, w straży pożarnej, w policji. Niekiedy jest ciężko nam się po prostu na te mecze przygotować tak, jakbyśmy chcieli. Brakuje ludzi, choćby dzisiaj brakuje 5 zawodników, którzy w ostatnim meczu gdzieś tam wychodzili w pierwszym składzie. No ale z takimi problemami się mierzyliśmy już wcześniej, mierzył się mój poprzednik wcześniej i dlatego będziemy walczyli tylko i wyłącznie o utrzymanie, a nie o jakieś tam wyższe cele, chociaż wiem, że jak piłkarsko nie jesteśmy tą zespołem, który gdzieś tam powinien się pamiętać w dole tabeli, tylko gdzieś tam wyżej. Przegraliśmy 2-1 w Braniewie, mimo że wygrywaliśmy. No i tak bardzo, bardzo byłem niepocieszony po tym meczu, tak? Ja generalnie, czy jako zawodnik, czy jako trener mierzyłem się za taką parę razy i to był zawsze niewygodny dla mnie rywal. Nie wiem, z czego to się bierze, ale po prostu tak było, tak? Więc ja wiem, że to jest mecz, który zawsze jest meczem ciężkim, nieobliczalnym, dla mnie to drużyna nieobliczalna, którą stać naprawdę na to, żeby wygrać z każdym. Nie wiemy, jakie oblicze dzisiaj pokażą, więc my musimy być po prostu przygotowani jak dla każdego najważniejszego meczu. Nam w meczach u siebie, jak zawodnicy pracują do 15, nam jest łatwiej. Na mecze wyjazdowe, no mówię, mam jeden punkt na wyjeździe. Ktoś nam zawsze mówi, że jesteśmy zespołem nieobliczalnym, no bo nikt nie wie, jakim składem przyjedziemy. Także u siebie dysponujemy tą kadrą zawsze i jakościowo, i ilościowo lepszą. Na wyjeździe jest to różnie, aczkolwiek ci zawodnicy, którzy dzisiaj przyjechali, mamy tam chyba 6 młodzieżowców. To są wszyscy zawodnicy z Braniewa, wszyscy miejscowi, nie mamy nikogo z zewnątrz. Na pewno tanio skóry nie sprzedadzą. Dziękujemy bardzo kibicom za doping. Widzimy!